Witajcie w serii kompletnych poradników do AH64D Apache w symulatorze DCS. W dzisiejszym filmie omówimy sobie kokpit naszej maszyny wraz z funkcjami poszczególnych przełączników oraz najważniejszymi systemami. Następnie przejdziemy przez pełną procedurę uruchomienia naszego helikoptera szturmowego. Jeżeli film Wam się spodoba, to wiecie co zrobić. Nie przedłużając, zaczynajmy. Kokpit Apache jest szczerze mówiąc jeden z najlepiej uporządkowanych. Jako przełączniki pokrętła mamy tylko najważniejsze funkcje, a resztę obsługujemy za pomocą wyświetlaczy MFD oraz kolektywu i sticka. Zaczynając od lewej konsoli, mamy tutaj panel oświetlenia, panel awaryjnego zrzutu uzbrojenia, panel kontroli mocy oraz panel awaryjny wraz z blokadą naszego koła ogonowego oraz trybu wyświetlania noktowizji na naszym celowniku na hełmowym IHATS. Na panelu oświetlenia lewa strona to światło na zewnątrz, a prawa wewnątrz maszyny. Przełącznik NAV to światło nawigacyjne. Możemy wybrać jasne, przyciemnione i wyłączone. Pokrętło Formation kontroluje jasność świateł formacyjnych. Niżej mamy przełącznik migających świateł antykolizyjnych w kolorze czerwonym lub białym. Signal to kontrola jasności lampek ostrzegawczych oraz informacyjnych wewnątrz kokpitu. Primary kontroluje podświetlenie paneli kontrolnych oraz przyrządu do wyrównywania celownika nachemowego. LAD to ogólne oświetlenie kokpitu. Standby Instrument kontroluje podświetlenie zapasowego kompasu i przyrządów analogowych. Poniżej jest przycisk do testowania lampek kontrolnych i ostrzegawczych. Powyżej mamy panel do odrzucania uzbrojenia. Przyciski na górze są od odpowiadających im pylonów, z wyjątkiem tipów, gdyż w danej wersji Apache'a w DCS nic nie możemy złożyć na wingtipy. Po wybraniu pylonu naciskając przycisk Jettison zrzucamy daną stację uzbrojenia. Wyżej mamy panel kontroli mocy. Górny przełącznik odpowiada za hamulec rotora. Brake powoduje uruchomienie hamulca, by przyspieszyć zatrzymanie wirnika, a lock blokuje go w miejscu, gdy ten się zatrzyma. Poniżej mamy pokrętło Master Ignition, czyli główny przełącznik systemu elektrycznego. Baterii włącza naszą elektronikę, pobierając prąd z akumulatorów, a External Power z zewnętrznego generatora, gdy poprosimy załogę naziemną o podłączenie. Przycisk APU uruchamia naszą pomocniczą jednostkę mocy, czyli małą turbinę, która pozwala na uruchomienie silników i zapewnia prąd do podstawowych systemów. Przełączniki Engine Start służą do uruchomienia odpowiednio lewego i prawego silnika. Obok mamy przepustnicę, odpowiadający za obroty silników wraz z suwakiem oporu przepustnicy. Powyżej jest panel awaryjny. Przycisk Quart ustawia nasze radio UHF na częstotliwość awaryjną 243.0. Przycisk XPNDR ustawia nasz transponder na awaryjny kod 7700. Zero Eyes kasuje klasyfikowane informacje z maszyny. Obok mamy włącznik zapasowego systemu hydraulicznego. Na tym panelu mamy przycisk odblokowujący tylne koło ogonowe oraz tryby noktowizyjne IHATS-a. Tryb Normal powoduje wyświetlenie obrazu noktowizyjnego na naszym celowniku nachemowym. Noktowizja widzi też pod maszyną. Tryb Fix wyświetla obraz noktowizyjny prosto przed naszą maszyną. Nad lewą konsolą mamy klawiaturę, która służy do wpisywania potrzebnych danych do systemów naszej maszyny. Obok mamy panel uzbrojenia i obrazu wideo. Przełącznik AS, czyli nasz Master Arm, uzbraja lub rozbraja uzbrojenie naszej maszyny. Nie działa na ziemi, do momentu aż nie wciśniemy Ground Override, znajdującego się obok. Pokrętła IHATS kontrolują kontrast oraz jasność obrazu noktowizyjnego na IHATS-ie. Pokrętło System Brightness kontroluje jasność terminologii na celowniku nachemowym. Przed pilotem mamy nasz główny panel kokpitu, na którym mamy dwa wyświetlacze MFD, panel przeciwpożarowy, wielofunkcyjny wyświetlacz, zapasowy kompas wraz z przyrządem do wyrównywania IHATS-a oraz zapasowe instrumenty analogowe. Zaczynając od panelu przeciwpożarowego, mamy przyciski, które świecąc się wskazują, gdzie mamy pożar. Po naciśnięciu zamykają dopływ powietrza i paliwa oraz uzbrajają gaśnicę. W momencie, gdy butla gaśnicza jest uzbrojona, zapali się przycisk Primary oraz Reserve od głównego i zapasowego systemu gaśniczego. Przełącznik test służy do testu systemu. Engine 1 fire. Engine 2 fire. APU fire. Wyświetlacz wielofunkcyjny wyświetla dane o częstotliwościach radia, ilości paliwa, transponderze, błędach i ważnych informacjach. Środkowa część jest wydzielona dla błędów. Przycisk WCA służy do scrollowania po ich liście, jeżeli jest ich za dużo. Poniżej mamy listę aktualnych częstotliwości radia oraz listę alternatywnych do szybkiego przełączenia. Aktywne radio to strzałka w lewo, a strzałka w prawo to aktywne radio drugiego członka załogi. Przycisk Swap służy do zamiany aktywnych częstotliwości. Przyciskami RTS przełączamy się między radiami. Przycisk P pokazuje listę presetów częstotliwości. Przełącznik WCA służy wtedy do przełączania się między nimi, a Enter do zatwierdzania. Radio omówimy dokładnie w innym materiale. Po prawej stronie mamy zapasowy sztuczny horyzont, prędkościomierz oraz wysokościomierz barometryczny. Pomiędzy naszymi MFD-kami mamy przycisk Master Warning oraz Master Caution.
Każdy z wyświetlaczy ma wokół przyciski do wybierania odpowiadających im opcji oraz przyciski najważniejszych stron MFD-ków. FCR wyświetla stronę kontrolną do naszego radaru FCR, jeżeli takowy zainstalowaliśmy na naszej maszynie. Weapon to strona kontrolna naszego uzbrojenia, gdzie oprócz informacji o uzbrojeniu możemy je zaprogramować lub na przykład ustawić ręcznie odległość. Dodatkowo mamy stronę ASE, która jest w pewnym rodzaju systemem RWR, który pokazuje kierunki radarów wokół i to, czy jesteśmy przez nie namierzani. TSD to nasza strona nawigacyjna, która oprócz mapy i trasy może wyświetlać np. pozycję wrogów po oznaczeniu przez nas system. O nawigacji będzie osobny poradnik w niedalekiej przyszłości. Strona M to główne menu, gdzie można wybrać spośród wszystkich dostępnych stron. Są one pogrupowane na informacje bojowe, informacje o maszynie oraz komunikację. Strony po lewej już omówiłem, więc DMS wyświetla informacje oraz błędy. ENG wyświetla informacje o silnikach i ich obciążeniu. FLT pokazuje coś w rodzaju HUD-a, czyli nasze informacje takie jak prędkość, wysokość, azymut i położenie naszej maszyny. Fuel to informacje o ilości paliwa, naszym systemie paliwowym oraz pozostałym czasie lotu. PERF pokazuje informacje m.in. o wymaganym do zawisu momencie obrotowym, naszą masę czy temperaturę na zewnątrz. UTIL pozwala na kontrolę systemów maszyny takich jak stabilizacja, trym czy system przeciwoblodzeniu. Do stron komunikacji i radia wrócimy w materiale poświęconym temu tematowi. Przycisk funkcyjny AC przyłącza nas do strony FLT. Przycisk COM przyłącza nas do głównej strony komunikacyjnej. Przycisk VID pozwala na wyświetlanie obrazu z wybranego sensora. Będzie nas głównie interesować TAC, czyli nasz główny sensor zawierający kamerę telewizyjną, kamerę na podczerwień oraz laser. Zoom pozwala określić stopień przybliżenia wyświetlanego obrazu. Sharpness służy do ustawiania ostrości. Color do wybrania koloru z białego na zielony. Przycisk Symbology zmienia obraz z trybu normalnego na tryb ze zwiększonym kontrastem. W momencie, gdy na stronie VID wybierzemy dany obraz, to po przełączeniu się na stronie FCR, Weapon, ASE, COM i AC, obraz będzie wyświetlany w tle. Aby to wyłączyć, wystarczy na stronie VID wybrać No Video. Okrętło VID kontroluje jasność obrazu wybranego na stronie VID, tego właśnie, który wyświetla się w tle, oraz jasność mapy na stronie TSD. Okrętło Brightness kontroluje jasność całego MFD-ka. Tryb Day oraz Night kontroluje maksymalną jasność wyświetlacza. Tryb Mono to tryb nocny, który dodatkowo zmienia cały obraz na odcienie zieleni. Na każdym z wyświetlaczy MFD można ustawić inne strony jednocześnie oraz na każdym strona VID może wyświetlać inny sensor. Poniżej mamy panel zawierający przełączniki do testowania ochrony przed zbyt dużymi obrotami silnika oraz do resetowania generatorów, gdy na przykład na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pokazują błąd. Poniżej mamy pokrętło kontrolne wycieraczek wraz z przyciskiem Defog używanym, gdy zaporuje nam kabina. Po prawej stronie mamy panel kontrolny systemu ostrzegającego przed nadlatującymi pociskami. Mamy pokrętło do uruchamiania, wyświetlacz pokazujący ilość flar i dipoli wraz z kierunkiem, z którego nadlatuje wykryty pocisk oraz pokrętło do dostosowania jego jasności. Poniżej przełącznik do uzbrojenia systemu, bez tego nie wrzucimy środków zakłócających, przełącznik między głosowym systemem ostrzegania a dźwiękami nawigacji, jak na przykład ALS, oraz przełącznik między automatycznym a ręcznym wyrzucaniem flar. Zwykle wstawiamy na ręczne, bo system lubi je marnować. Prawa konsola stanowi panel kontrolny radia. Można tam dostosować głośność radia, VHF, UHF, FM, ogólną głośność wszystkich oraz dźwięki takie jak system ostrzegania czy ALS. Obok mamy klamkę do otwierania kokpitu oraz karabin M4, którego niestety nie da się używać. Kokpit strzelca, który siedzi z przodu, jest nieco prostszy i najważniejsze rzeczy są dokładnie takie same jak w kokpicie pilota. Jedynie znajdują się w innym miejscu. Lewa konsola ma uproszczony panel oświetlenia i kontroli mocy. Panel przeciwpożarowy został przeniesiony nad lewy MFD-ek, a wyświetlacz wielofunkcyjny nad prawy. Tak, by zrobić miejsce dla wyświetlacza i kontrolera systemu TAC. Nad nim mamy przyciski Master Caution i Master Warning oraz przyrząd do wyrównania celownika nachemowego. Poza tym, reszta działa w dokładnie ten sam sposób co u pilota, wraz ze stronami MFD. Do obsługi uzbrojenia z poziomu strzelca pojawi się niedługo poradnik, natomiast jeżeli chodzi o omówienie kokpitu, to będzie wszystko. Przejdźmy do procedury uruchomienia. Potrzebne bindy to Power Lever Left Idle oraz Power Lever Right Idle do poruszania przepustnic w pozycję jałową, Power Lever Smoothly Both Increase do płynnego zwiększenia mocy oraz kursor Enter Depress. Kiedy wsiadamy do kokpitu Apacha, domyślnie będziemy mieli nasz iHUD, czyli monokular przy naszym oku, opuszczony. Na początku, by mieć lepszą widoczność, schowamy go klawiszem I. Najpierw należy uruchomić system elektryczny, przekręcając Master Ignition na pozycję Battery. Następnie podnosimy osłonkę i uruchamiamy nasze APU. Zwykle w tym momencie George zamyka swój kokpit. Można zrobić to samo, aby nie słuchać hałasu.
Po otrzymaniu prądu wyświetlacze powinny ożyć. Kolejny krok to uruchomienie lewego silnika odpowiednim przełącznikiem. Przy 20% NG przesuwamy lewą przepustnicę w pozycję idle. Łopaty wiernika powinny zacząć się rozkręcać. W międzyczasie możemy odblokować zapasowy sztuczny horyzont, a następnie na stronie TSD wejść w util i kliknąć Doppler. W tym momencie trwa wyrównywanie systemu nawigacji. Gdy napisy zmienią się z białych na zielone, znaczy, że wyrównanie się zakończyło. Gdy lewy silnik się ustabilizuje, możemy uruchomić prawy. Ponownie przy NG 20% przesuwamy dźwignię prawej przepustnicy w pozycję idle. W międzyczasie włączamy system ostrzegania przed rakietami i czekamy, aż oba silniki się ustabilizują. Po czym powoli przesuwamy obie przepustnice w pozycję fly. Po ponownym ustabilizowaniu obrotów wyłączamy APU. Czekając na wyrównanie nawigacji, możemy wykonać wyrównanie celownika na hełmowego. Wchodzimy w stronę Weapon, następnie Boresight i klikamy iHuds. Teraz zwiększamy na maksa podświetlenie Primary, aby widzieć przyrząd do wyrównania oraz włączamy nasz iHuds przyciskiem I. Teraz musimy ustawić głowę tak, by kółka w przezierniku były idealnie na środku oraz środek naszego celownika nachełmowego był idealnie na centralnej kropce. A następnie wciskamy kursor Enter Depress. Nasz iHuds jest teraz wyrównany i można go sobie ponownie schować dla wygody. Jeżeli nie jesteśmy uzbrojeni, to teraz prosimy załogę naziemną o uzbrojenie maszyny. Klikamy backslash, aby otworzyć menu radiowe, a następnie ground crew i rearm and refuel. Na potrzeby poradnika założę 16 Hellfire'ów laserowych. Pilot siedzący z tyłu wykonuje praktycznie całą procedurę startu. W przednim siedzeniu wystarczy wyrównać iHuds i upewnić się, że ważne systemy są włączone. Wyrównanie iHuds wykonuje się dokładnie tak samo jak u pilota. Weapon, Boresight i iHuds. Pokrętło primary na maksa, ustawić się idealnie z kółkami w przezierniku i nacisnąć kursor Enter Depress. Po uruchomieniu naszego systemu TAC i wybraniu go jako główny sensor, na naszym celowniku nachełmowym pojawi się obraz z niego. Osobiście wyłączam to, bo jest mi to niepotrzebne. Aby to zrobić, należy wybrać tryb noktowizji naszego iHuds na normal, a następnie przyciskami Brightness zmniejszyć jasność do zera, po czym włączamy tryb NVS. Teraz podczas np. slajwowania TAC pod nasz iHuds będziemy w nim cokolwiek widzieć. Na koniec wchodzimy w stronę Weapon, następnie Util i upewniamy się, że TAC, FLIR i Laser są włączone, co oznacza pełna kropka obok. Do tego czasu wyrównanie nawigacji powinno być zakończone. W tym momencie nasza maszyna jest gotowa do wystartowania. Start i podstawy pilotażu omówię w następnym materiale. Na dzisiejszy to tyle. Standardowo, jeżeli Wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeżeli chcecie więcej kompletnych poradników. Dzięki za oglądanie, ja się z Wami żegnam, cześć i czołem i do usłyszenia.